Znajdujemy się w najstarszej części twierdzy Wisłouść. Od 2021 roku trwają tutaj bardzo intensywne prace rewitalizacyjne. Jest to największy projekt dotyczący prac konserwatorskich w twierdzy w całej jej historii. Do tej pory zostały wykonane prace przy tak zwanych domkach oficerskich. Są to koszary, które otaczają wieniec. Został przywrócony im kolor taki, jaki był w XVII i w XVIII wieku. W 2023 roku mija 460 lat od momentu, kiedy postawiono tutaj ujścia Wisły dużą ceglaną basteję okrągłą o średnicy ponad 30 metrów. Ta basteja miała chronić Gdańsk od strony morza, miała też przede wszystkim stanowić punkt kontrolny dla statków pływających i wypływających z Gdańska. Ta fortyfikacja spełniła swoją rolę w 1577 roku, kiedy to w trakcie wojny ze Stefanem Batorym postanowił on zdobyć Gdańsk i tutaj trwały wielomiesięczne oblężenia. Pod koniec XIX wieku, kiedy twierdza straciła swoją funkcję militarną, postanowiono rozebrać zniszczony dach wieńca. W 1945 roku w trakcie wojen niestety zniszczono górne partie fortalicy. W chwili obecnie prowadzone prace mają przywrócić wygląd wieńca, pokazać zarówno tą urodę architektury militarnej, ale też przypomnieć te najważniejsze wydarzenia z historii Gdańska i naszego kraju. To, co widać w tle za mną, to jest konstrukcja pod zadaszenie wieńca. Zrekonstruowana została na podstawie ikonografii. Były to drewniane słupy, dosyć gęsto rozstawione i na tym zamocowany dach. Po wojnie nawierzchnia została tutaj przykryta grubą warstwą betonu. W trakcie prac kuliśmy tą warstwę i niespodzianką było odsłonięcie oryginalnej nawierzchni ceglanej, którą oczywiście zachowamy, poddamy konserwacji i będziemy nadal mogli po niej chodzić. Z innych ciekawych prac jest dokończenie konserwacji wieży latarni. Został tam zrekonstruowany portal i tablica inskrypcyjna, która upamiętnia wykonywane wówczas prace budowlano-remontowe. Mamy nadzieję, że pierwszym budynkiem, który zostanie otwarty dla zwiedzających, to będzie budynek właśnie koszar tak zwanych napoleońskich. Głównym takim celem, który nam przyświeca, jest to, aby twierdzę Wisłouście przekształcić z oddziału sezonowego w oddział całoroczny. Turyści, mieszkańcy Gdańska będą mogli nas odwiedzać nie tylko w sezonie letnim, ale także w miesiącach zimowych i w miesiącach jesienno-wiosennych.